Dlaczego tak wiele osób ponosi porażkę w MLM-ach? To nie są dziesiątki, setki, to są tysiące, a może nawet miliony osób, które ponoszą porażkę w MLM, czyli nie osiągają swoich celów. W firmach, gdzie są naprawdę nowoczesne produkty, są w ogóle nowości, nowinki na rynku, więc ludzie powinni kupować. Są tam niesamowite możliwości biznesowe, można zarabiać miliony, można kupować samochody sportowe, jachty i wille. Takie są możliwości tego biznesu, bo niektórzy tak zarabiają, nawet w Lechii, czyli w naszym kraju. Są szkolenia, jest rozwój, ludzie mogą się rozwijać, naprawdę iść do przodu, natomiast tego nie robią. I przyznam szczerze, że nie rozumiałem tego bardzo długo, nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Natomiast bardzo często słyszałem od dziesiątek osób w różnych branżach MLM, w różnych firmach MLM, przy najróżniejszych produktach, gdzie mi mówili, dlaczego tak jest, że sponsor tylko zasponsoruje i już go nie ma. Tylko kupię pakiet i już go nie ma. Ja mówię, o co w ogóle chodzi? Jak to jest w ogóle możliwe, żeby sponsor zostawił swoją osobę? Przecież to jest niemożliwe. I ja, pomimo że ja nie zostawiam tych swoich osób nigdy, to jednak nie rozumiałem tego, dlaczego tak się dzieje. I ostatnio wpadłem na taką informację, trafiłem na taką informację, dlaczego tak się dzieje. I to nie jest porażka po prostu tych marketerów, tylko to jest niezrozumienie sekretu duplikacji, zasady duplikacji. Bo multilevel marketing, network marketing jest metodą marketingu, to jest metoda. I tą metodę trzeba zrozumieć, a ta metoda polega po prostu na duplikacji. Metodą marketingu jest duplikacja. Więc jeśli nie rozumiemy duplikacji, o co chodzi z tą duplikacją, poniesiemy porażkę. Bo podchodzimy do tego tak jak do sprzedaży bezpośredniej, czyli tak jak do Avonu, tak jak na przykład do ubezpieczeń, tak jak do garków, tak jak do pościeli. Tak? Musimy sprzedawać, jesteśmy menadżerem, rejestrujemy osobę. My coś tam sprzedajemy, my coś tam używamy, rejestrujemy osobę i uważamy, że nastąpiła duplikacja. Czyli powiedzmy to oczywiście się rysuje jako kółko zawsze, tak? Czyli tu jesteś ty, powiedzmy. Chociaż ja nie mówię, że ty tak robisz. Zasponsorowałeś kogoś, zrekrutowałeś kogoś, czy zrekrutowałaś i mówisz, ok, dokonała się duplikacja, mam osobę w zespole i idę dalej, tak? Szukam kolejnej osoby, żeby mieć kilka tych linii, tak? To jest normalne, nikt nie chce się opierać o jedną osobę. To jest jak najbardziej zrozumiałe. I to jest dobre, można pracować maksymalnie z 5 osobami na raz, ale wtedy, kiedy już się dokonała duplikacja, czyli jak już wiemy, że duplikacja nastąpiła. A kiedy właśnie następuje duplikacja? Ona nie następuje w momencie zasponsorowania czy zarejestrowania nowej osoby. Nie wtedy. Nie ma duplikacji, czyli marketing wielopoziomowy nie działa, bo zasadą jego jest duplikacja. Duplikacja następuje dopiero wtedy, kiedy nauczysz tą swoją osobę sponsorowania. Bo nie wszystkie te osoby muszą być od razu takie sprytne, bystre i tak dalej. To jest prosty biznes. Ludzi jest naprawdę mnóstwo, ludzie są różni, ludzie nie mają czasu, ludzie nie chcą grzebać w internecie, uczyć się, szukać i tak dalej. Opierają się na tym, co ty robisz. I skoro ty ich nie uczysz, nie pokażesz, to oni mówią, to ja nie umiem, to nie działa. Mówią, sponsor mnie zostawił. Na tym to właśnie polega. Nie ma duplikacji. Także nie dziwmy się, że ludzie mówią, sponsorzy zostawiają swoich ludzi. Zostawiają ich symbolicznie, nie uczą ich po prostu duplikacji. Nie uczą ich sponsorowania nowych ludzi i nie uczą ich tego, żeby nauczyli te swoje osoby też uczenia sponsorowania. Czyli żeby te osoby potrafiły też zacząć sponsorować. Czyli trzeba nauczyć tę osobę sponsorowania i tego ją nauczyć, żeby nauczyła swoje osoby sponsorowania. Czyli to jest nauka, czyli to nie jest taki wieczny jakby marketing, że wiecznie szukamy coraz więcej, bo są na przykład dobrzy ludzie, dobrzy handlowcy, dobrzy marketerzy, którzy pójdą w rynek, jest świetny produkt, sprzedają tego mnóstwo, sprzedają, z tego się wyłaniają klienci, rejestrują tych klientów, rejestrują i mają taki wianuszek dookoła, tak, to może być 20-30 osób, ale duplikacji nie ma, bo nie nauczyli. I wtedy się mówi, że sponsor mnie zostawił. On oczywiście nie zostawił, bo on jest, ale on nie uczy. Czyli to trzeba zrozumieć. Zostawienie oznacza brak nauki. Także zachęcam do tego, żeby mieć co najmniej 3 poziomy pod sobą. Dopiero wtedy następuje duplikacja
I wtedy, kiedy po prostu nauczymy te osoby, co mają robić. Prostych rzeczy. Prostych rzeczy. Jak się sponsoruje i jak nauczyć tą osobę sponsorowania. Jak ma nauczyć swoją osobę sponsorowania. To jest wszystko. Wtedy następuje duplikacja do 3 poziomów. I potem już idzie. Oczywiście trzeba tego mniej więcej tam gdzieś potem pomóc, pilnować, nadzorować, bo ludzie w pewnym momencie też mogą przestać gdzieś ten, przerwać ten cykl. Ale jeśli tego nauczymy te osoby, to przynajmniej ta nasza struktura idzie w dół. Te osoby przyjdą, potem do nas zapytają i musimy te osoby, które są jeszcze głębiej, też mniej więcej wytłumaczyć, pokazać i wtedy następuje pełna duplikacja. Stać nas właśnie na to, żeby kupić sobie wycieczkę, kupić sobie jakiś nowy samochód, kupić sobie to, o czym zawsze marzyliśmy, bo nasz biznes, nasza metoda marketingu wtedy po prostu działa. Także życzę tego wszystkim, żeby wszyscy w naszym kraju tak sobie zarabiali, ci, którzy chcą. Pozdrawiam, do zobaczenia, trzymajcie się.